Grażyna Wolszczak urodziła się 12 lipca 1958 roku w Gdańsku. W 1983 roku została absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Zaraz po ukończeniu szkoły zaczęła występować na scenie w Poznańskim Teatrze Nowym, gdzie trafiła w zastępstwie koleżanki z myślą, aby szybko powrócić do stolicy. W 1987 roku przyłączyła się do zespołu Teatru Polskiego w Warszawie. Atmosfera teatru niespodziewanie ją urzekła. Grażyna Wolszczak zaczęła grać dla najlepszych polskich reżyserów Izabeli Cywińskiej, Janusza Wiśniewskiego i Janusza Nyczka. W chwili obecnej jest aktorką Teatru Rozmaitości w Warszawie. Sławę na największą skalę zdobyła dopiero w 2001 roku dzięki roli Jennifer w Wiedźminie, jednak zanim to nastąpiło, wystąpiła w szeregu mniej lub bardziej znanych ról teatralnych i filmowych. Zadebiutowała w 1986 roku w Maskaradzie Janusza Kijowskiego. Potem pojawiła się m.in. w takich filmach jak Dotknięci Wiesława Saniewskiego, Lawa Tadeusza Konwickiego, jako prostytutka w Feminie Piotra Szulkina, w drobnej roli w Rozmowach kontrolowanych Sylwestra Chęcińskiego, w Grach ulicznych Krzysztofa Krauzego, czy też w serialu Maszyna zmian. Gościnnie zagrała w takich serialach jak Klan, Na dobre i na złe, czy też Matki, żony i kochanki Juliusza Machulskiego. Wzięła również udział w dwóch projektach zagranicznych. W roku 2000 pojawiła się w filmie telewizyjnym Żółty szalik, a od 2003 roku gra Barbarę Brzozowską w popularnym serialu telewizyjnym Na wspólnej. Grażyna Wolszczak znana jest również z kreacji Judyty w filmie Ja wam pokażę. W 2009 roku zagrała w filmie Gwiazdy w czerni oraz Zamiana. W roku 2011 to rola w filmie Wojna żeńsko-męska. Kilkakrotnie brała udział w polskim dubbingu, m.in. do takich filmów jak Dinozaur, cykl Legenda o mężnym rycerzu, czy też Gdzie jest Nemo?